trzy słowa sobie zamienimy na temat w ogóle dziennikarstwa. Kim jest dziennikarz? Bo tak, mówimy o stronie technicznej, o dziennikarstwie. Co to za bestia w ogóle jest? Jakimi cechami powinna się wykazać, żeby być dziennikarzem? I to wy chciałbym, żebyście to odkryli. Pogadamy sobie. Dziękuję serdecznie. Będziemy mieli chwilkę, żeby sobie porozmawiać na temat gatunków dziennikarskich. Znacie jakieś gatunki dziennikarskie? No, zaraz będziecie mieć. Znacie, tylko ich możecie nie rozróżniać. Czytelnik nie musi, dziennikarz musi. Jak zamówią u niego artykuł, to nie może mu być felieton, albo relacja reporterska, albo wywiad, albo jeszcze jakiś dziwolog typu reportaż, no, albo rozmowa. Czym się różni rozmowa od wywiadu? Większość dziennikarzy, nawet tak zwanych profesjonalnych, tego nie wie. Wy za godzinę będziecie wiedzieć. Nie pozwalam sobie na to, żeby ludzi, którzy w szkole, nawet w sposób symboliczny, nie wiedzieli rzeczy podstawowych, nie dotknęli tego, bo po prostu głupio, no. Wcześniej czy później wyjdziesz na głąba w jakiejś redakcji, powiedzą ci zrób to, a ty zrobisz coś innego. Tak ktoś zamówi u ciebie po prostu kanapkę z szynką, a ty mu dajesz tosta z pastą do butów, no. No nie pasuje. Porozmawiamy sobie chwilę o poszukiwaniu tematów i źródeł tematów. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych dziennikarzy, nagle wstaje rano i tak, Jezu, o czym tu pisać? Skąd brać te tematy? Gdzie? No, przychodzę do redakcji, czekam, aż mi zlecą, a oni mówią, co masz w planach? Jeden materiał na 100 jest zlecony przez redakcję, resztę ty masz przywlec i zaproponować. Opublikowałem ponad 2000 materiałów. Nie wiem, czy z tego 20, 25, 30 było zleconych, bo akurat jest konferencja prasowa, będzie pan się pić. Nie, to ja przychodzę, przynoszę tyle tematów, mówią, zrób to, to i to, to zmień, a to za miesiąc. No. A resztę, no mogę pisać dla kogoś innego. Słuchajcie, o tym więc słów kilka. Myślę, że powinniśmy sobie trzy słowa powiedzieć o fotografii prasowej. Czym różni się fotografia prasowa od fotografii artystycznej? Piękne zdjęcia to są, ale tylko kilka z nich mogłoby uchodzić za fotografię prasową. To może jedno, dwa. Reszta to są zdjęcia artystyczne, ładne, techniczne, ale one nie opowiadają żadnej historii, one są ilustracjami. Czym to się różni? Co to są mocne punkty? Wejścia i wyjścia, plany powinniśmy wiedzieć, jeśli tego jeszcze nie wiecie. Jeśli już wiecie, to nie każcie mi o tym mówić. Słów kilka na temat tytułu, czym w ogóle jest, jaką pełni funkcję. O strukturze redakcji, żebyście nie mylili sekretarki z sekretarzem redakcji, do kogo uderzać. Powiemy sobie, myślę, że na koniec, jak rozpocząć współpracę z redakcją, dziś, tu i teraz, za tydzień albo za miesiąc. Nie wiem, czy zdążymy powiedzieć sobie słów kilka na temat ustawy prawo prasowe. Warto jednak wiedzieć, że ona istnieje, funkcjonuje i jak każda ustawa obowiązuje wszystkich na terenie Rzeczpospolitej. Prawa i obowiązki i dziennikarza wobec innych i redakcji wobec ludzi i dziennikarzy i ludzi wobec dziennikarzy i prasy. Nikt nie może powiedzieć, a ja nie jestem dziennikarzem, to mnie nie obowiązuje prawo prasowe. No to ja nie jestem kierowcą, nie obowiązuje mnie kodeks drogowy. Obowiązuje mnie, tylko jak jestem w środku lasu na ścieżce, no to on tam nie funkcjonuje, prawda? Pierwszeństwo przejazdu i tak dalej. Ale jak znajdę się na ulicy, jak to wygląda? Jeśli nie zdążymy powiedzieć, to sobie możecie poczytać. Znajdźcie sobie choćby na dziennikarz.pl albo gdziekolwiek indziej ustawę prawo prasowe i parę komentarzy do tego. Warto wiedzieć, co nam wolno, a czego nie i kto jest dziennikarzem, a komu się tylko wydaje. Nie wiem, czy coś jeszcze zdążymy. Próbujmy. Dziennikarz. Słuchajcie, jaką funkcję ma dziennikarz? Co my mamy robić? Jakie jest nasze zadanie? Co mamy robić jako dziennikarz? Pisać, no ale to, słuchajcie, ja jestem wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i ludzie, których tam mam w oddziale, też piszą. Głównie wiersze. Są dziennikarzami? Nie. Co mają robić? Informować. Dziennikarz ma przekazywać informacje. To jest pierwsza, najważniejsza funkcja. Informacje, dane. Dopiero później, znacznie pójdzie, później pójdzie sprawa związana z komentarzem, własnym zdaniem i tak dalej. My stoimy w ogóle informacją, a zwłaszcza na początku dziennikarz ma obowiązek przekazywania informacji, w ogóle pisania informacji. Dobrze, jaki powinien być dziennikarz? Zastanówmy się. Dociekliwy, świetnie. A co to znaczy? Po prostu on się
tak powiem, tak, że wszystkie mi tak są też jakieś informacje, że z dzieckami na tym. A jak już się wepcha, to co? No to zabrzmiać, bo wszystko. Dobrze, ma docierać do informacji, do źródeł informacji, dociekliwość, tak. Nie rezygnuje szybko, czyli muszę być w pewnym stopniu też uparty, tak?